Milczałem. Sparaliżowany umysł nie pozwalał mi się poruszyć ani nawet otworzyć ust. Strachan oderwał się od ściany i stanął na tle wejścia, tak, że widziałem tylko jego sylwetkę. W opuszczonej ręce trzymał nóż. Na ostrzu igrały słabe refleksy światła. No i proszę, udało się panu tu trafić. Mówiłem, że to bardzo ciekawe miejsce. Jego głos odbijał się echem od ścian. Echo było przytłumione i jakby spłaszczone. Nie podszedł bliżej, lecz blokował jedyne wyjście. Próbowałem nie patrzeć na nóż. Z ust szła nam para. Oczy miał wystraszone i zapadnięte. Policzki sinawo-czarne od zarostu. Przechylił głowę, wsłuchując się w zawodzenie wiatru. Wie pan, co znaczy Beinturlit? Po gaelicku to jęcząca góra. Moim zdaniem to bardzo stosowna nazwa. Mówił spokojnie, tonem pogawędki, jakbym przyszedł tu na przechadzkę. Przesunął ręką po ścianie. Drugą, tonem z nożem, wciąż miał opuszczoną. Ten broch nie jest tak stary jak kurhany. Ma pewnie 1000 lat. Na tych wyspach jest ich pełno. A ten? Nie wiem. Nie jestem pewien, czy zbudowano go ze względu na kurhany, czy po to, żeby je w jakiś sposób zdeprecjonować. No bo po co budować wieżę strażniczą na cmentarzu? Chyba tylko po to, żeby pilnować zmarłych. Jak pan myśli? Nie odpowiedziałem. Uśmiechnął się słabo. No tak, nie przyszedł pan tu z pobudek, że tak powiem, archeologicznych, prawda? Z trudem odzyskałem głos. Maggie Cassidy nie żyje. Wciąż patrzył na ścianę. Wiem. Zabił ją pan? Stał tak jeszcze przez chwilę, a potem z westchnieniem opuścił rękę. Tak. Duncana też? I Janice Donaldson? Nie zdziwił się, słysząc jej nazwisko. Kiwnął głową i moje ostatnie wątpliwości rozwiały się jak dym. Dlaczego? Czy to ważne? Martwi pozostaną martwymi. Nie przywróci ich pan do życia. Skurczył się i zapadł w sobie. Myślałem, że go znienawidzę, tymczasem byłem tylko skonsternowany. Przecież musiał pan mieć jakiś powód. Nie zrozumiałby pan tego. Próbowałem doszukać się obłędu w jego oczach, ale znalazłem w nich tylko zmęczenie i smutek. Janice Donaldson pana szantażowała, tak? Groziła, że powie Grace. Grace, niech pan do tego nie miesza. Warknął ostrzegawczo. W takim razie dlaczego? Dobrze, szantażowała mnie. Pieprzyłem się z nią i kiedy dowiedziała się, kim jestem, stała się chciwa. Więc ją zabiłem. Powiedział to apatycznie, jakby było mu wszystko jedno. A Duncan i Maggie weszli mi w drogę. Weszli panu w drogę i tylko dlatego ich pan zabił? Tak, tylko dlatego. Pochlastałem ich jak świnie w rzeźni, bo mnie to podnieca, bo jestem chorym, spoczonym skurwysynem. To chciał pan usłyszeć? Głos ociekał mu pogardą do samego siebie. Z trudem zapanowałem nad swoim. I co teraz? Gdy rozmawialiśmy, próbowałem uwolnić rękę z tęblaka pod kurtką. Nawet gdyby mi się udało, nie miałbym z nim większych szans. Lecz z jedną ręką szanse spadały do zera. Stał częściowo w cieniu, wciąż na tle jaśniejszego wejścia. Dobre pytanie, odparł. Prawda? Niech pan nie pogarsza swojej sytuacji. Powiedziałem z przekonaniem, którego nie odczuwałem. Niech pan pomyśli o Grace. Zrobił krok w moją stronę. Mówiłem, żebyś jej do tego nie mieszał. Nie drgnąłem z miejsca, chociaż odruchowo chciałem się cofnąć. Dlaczego? Pobił ją pan, swoją własną żonę. W jego oczach dostrzegłem prawdziwy ból. Zaskoczyła mnie, byłem w domu, kiedy przyszliście. Domyśliłem się, co planujecie i wiedziałem, że wrócicie. Chciałem was tylko powstrzymać, zyskać na czasie i spokojnie pomyśleć, ale ten przeklęty pies wyczuł, że jestem na jachcie i kiedy Grace weszła do sterówki, po prostu odwróciłem się i uderzyłem ją na odlew. Nie chciałem uderzyć tak mocno, ale nie mogła zobaczyć, że to ja. I wtedy pan to wszystko zainscenizował, kazał jej przez to wszystko przechodzić. Musiałem. Powiedział to z wyraźnym wstydem. Wyczułem, że mam przewagę i drążyłem dalej. Nie ucieknie pan z wyspy, przecież pan wie. Nie, prawdopodobnie nie ucieknę. Uśmiechnął się tak dziwnie, że przyszedł mnie zimny dreszcz. Ale się jej nie poddam. Podniósł nóż i przyjrzał się mu w zamyśleniu. Błysnęło ostrze. Wie pan, dlaczego tu przyszedłem? Odpowiedzi już nie usłyszałem. Od tyłu rzucił się na niego jakiś cień. Nóż zaklekotał na kamieniach, cisnęło mnie na ścianę i ramię przeszył potworny ból.
Tamci kotłowali się na ziemi jak szarobury kłąb. W półmroku dostrzegłem stężałą z wysiłku twarz Brodiego. Straczen był młodszy i sprawniejszy, ale Brodi potężniejszy. Przygniótł go, przygwoził i zaczął okładać pięściami. Uderzył w twarz raz i drugi. Chrupnęła chrząstka i Straczen zwiotczał. Myślałem, że Brodi przestanie, ale on nie przestał. Bił go dalej, wspierając ciosy całym ciężarem ciała. Brodi! Jakby mnie nie słyszał, Straczen nie stawiał już oporu i gdy Brodi znowu wziął zamach, chwyciłem go za rękę. Zabijesz go! Wyszarpnął się. Miał ponurą, skupioną twarz i wiedziałem, że nic do niego nie dociera. Odepchnąłem się od ściany, runąłem na niego i zrzuciłem go ze Straczana. Poczułem się tak, jakbym włożył do ognia całe ramię. Brodi chciał wstać i znowu zaatakować, lecz ból doprowadził mnie do szału. Odepchnąłem go i wrzasnąłem. Przestań! Przez chwilę myślałem, że mnie uderzy, ale nie. Furia powoli ustępowała. Ciężko dysząc, oparł się o ścianę. Ukląkłem. Straczan był zakrwawiony i oszołomiony, ale żył. Co z nim? Wysapał Brodi. Żyje. Szkoda, bo na to nie zasługuje. Lecz w tych słowach nie było już mocy. Gdzie Fraser? Zawrócił, nie dał rady. Poszukałem noża, leżał pod ścianą. Podniosłem go przez plastikową torebkę. Był to składany nóż do oprawiania ryb, z długim na ponad 12 cm ostrzem. Wystarczająco duży. Ale gdy nań patrzyłem, coś we mnie drgnęło. O co chodzi? Co jest nie tak? Brodi wyciągnął rękę. Ja się tym zajmę, spokojnie, nie zaćgam go. Dodał, gdy się zawahałem. Podałem mu nóż, chociaż przez cały czas coś nie dawało mi spokoju. Straczan jęknął. Brodi schował nóż do kieszeni. Niech pan pomoże mi go podnieść, powiedziałem. Sam wstanę. Wysapał Straczan. Miał złamany nos, mówił głuchym, spłaszczonym głosem. Podszedłem do niego. Brodi też. Ale dopiero gdy wykręcił mu rękę, zobaczyłem, że ma kajdanki. Co pan robi? Pamiątka z pracy. Zatrzasnął kajdanki. Nazwijmy to aresztowaniem obywatelskim. Nie zamierzam uciekać. Straczan nie stawiał oporu. Teraz już na pewno nie. Wstawaj, szybko. Brodi szarpnął go za rękę. No co, jest, nic nie mówisz? Nie twierdzisz, że jesteś niewinny, że nikogo nie zabiłeś? Czy to by coś zmieniło? Odparł głucho Straczan. Brodi był zaskoczony, jakby nie spodziewał się, że aresztant tak szybko pęknie. Nie, pchnął go w stronę wyjścia. Wyłaź. Pochyliłem głowę, szybko mrugając. Wyszedłem za nimi na światło dzienne i lodowaty wiatr zaparł mi dech w piersi. Obejrzałem twarz Straczana. Wyglądała strasznie. Była zakrwawiona i umazana śluzem. Oko miał tak spuchnięte, że prawie się nie otwierało. Policzek też był spuchnięty i domyśliłem się, że Brodi złamał mu nie tylko nos. Poszukałem chusteczki w kieszeni i spróbowałem zatamować krwotok. Niech krwawi. Mruknął Brodi. Straszan uśmiechnął się ironicznie. Jak zawsze humanitarny, co? Da pan radę zejść? Spytałem. A mam jakiś wybór? Wyboru nie miał żaden z nas. Nie tylko Straczan był w kiepskim stanie. Spinaczka i bójka pozbawiły Brodiego sił. Poszarzałam mu twarz i wątpiłem, czy wyglądam lepiej od niego. Znowu rozbolała mnie ręka, drżałem z zimna, bo wiatr wdzierał się przez przepaloną kurtkę i ciął mnie jak lodowatym nożem. Musieliśmy zejść ze zbocza i to jak najszybciej. Brodi pchnął Straczana. Ruszaj. Straczan omal nie upadł. Spokojnie, powiedziałem. Niech pan mu nie współczuje, z przyjemnością by pana zabił. Straczan zerknął przez ramię. Nie chcę współczucia. A panu Davidzie nic z mojej strony nie groziło. Jasne. Prychnął Brodi. Dlatego wziął pan nóż? Poszedłem tam, żeby się zabić, a nie po to, żeby zabijać kogoś innego. Daruj sobie. Odparł szorstko Brodi, prowadząc go między głazami. Wrażenie, że coś jest nie tak, że czegoś nie dostrzegam, było silniejsze niż kiedykolwiek przedtem. Niemal wbrew sobie chciałem wysłuchać, co Straczan ma do powiedzenia. Nie rozumiem. Zamordował pan troje ludzi. Dlaczego nagle postanowił pan się zabić? Na jego twarzy malował się wyraz prawdziwej rozpaczy. Bo dość już ich umarło. Chciałem być ostatni. Brodi pchnął go tak mocno, że Straczan upadł na kolana, na pokrytą gradem trawę. Ty zakłamany sukinsynu, śmiesz mówić to, mając krew na rękach? Chryste, powinienem cię... Brodi! Stanąłem między nimi. Brodi trząsł się z gniewu, całą wściekłość skupiając na klęczącym Straczanie. Z trudem się opanował. Rozluźnił zaciśnięte pięści i się cofnął. Dobra, ale kiedy słyszę, jak się nad sobą żala po tym, jak zniszczył życie tylu ludziom, jak zniszczył życie Ellen... Wiem, ale to już koniec. Niech zajmie się nimi policja. Brodi wziął głęboki oddech i kiwnął głową.
ale Stracza nie spuszczał go z oczu. Ellen? Powtórzył. Co Ellen? Tylko nie próbuj zaprzeczać. Odparł z goryczą Brody. Wiemy, że jesteś ojcem Ann. Niech ją Bóg ma w swojej opiece. Straczan zerwał się z ziemi. Był bardzo zdenerwowany, mocno poruszony. Skąd wiecie, kto wam powiedział? Brody obrzucił go chłodnym spojrzeniem. Nie jesteś taki sprytny, jak myślałeś. Meg i Cassidy na to wpadła. Wszyscy o tym wiedzieli. Straczan wyglądał jak porażony. A Grace? Grace też wie? To twoje najmniejsze zmartwienie po tym wszystkim. Wie? Jego gwałtowność zaskoczyła nas obydwu. Miałem coraz gorsze przeczucia. Ogarnął mnie straszliwy lęk. Dowiedziała się przypadkiem, odparłem. Podsłuchała. Straczan potwornie zbladł. Do miasteczka. Musimy jechać do miasteczka. Brody chwycił go za rękę. Nigdzie nie pojedziesz. Straczan się wyszarpnął. Puść mnie, ty cholerny idioto. Chryste, co byście zrobili? To nie jego gniew mnie przekonał. Przekonało mnie to, co zobaczyłem w jego oczach. Strach. I nagle uświadomiłem sobie, co mnie tak dręczyło. Dlaczego pomyślałem o tym na widok noża w jego ręku. Dręczyło mnie to, co powiedział. Pochlastałem ich jak świnie w rzeźni. Było to chore i odrażające, zwłaszcza, że wiedziałem rany na spalonym ciele Maggie i rozbryzgi krwi w jej samochodzie. Ale chociaż Maggie zabito nożem, chociaż dosłownie ją pochlastano, pozostałe ofiary zamordowano zupełnie inaczej. Tak więc albo Straczan powiedział to tylko tak, albo... O Boże, co myśmy zrobili? Z trudem zapanowałem nad głosem. Niech pan zdejmie mu kajdanki. Brody spojrzał na mnie jak na wariata. Co takiego nie zamierzam? Nie ma na to czasu, wtrącił Straczan. Musimy wracać szybko. On ma rację, powiedziałem. Musimy się spieszyć. Ale dlaczego? Co się stało? Spytał Brody, ale już wyjmował kluczyki z kieszeni. On ich nie zabił, odrzekłem, modląc się, żeby robił to szybciej. Ogrom naszego błędu dotarł do mnie z przerażającą jasnością. Dopiero teraz. To Grace. On próbował ją chronić. Grace? Powtórzył z niedowierzaniem Brody. Jego żona? Straczan nienawistnie wykrzywił pocharataną twarz. Grace nie jest moją żoną. Ona jest moją siostrą. Zejście było prawdziwym koszmarem. Grad już nie padał, lecz kamienie były przysypane białymi kuleczkami topniejącego lodu, który zmienił zbocze w idealnie gładką zjeżdżalnię. Wiatr, który przedtem nas spowalniał, teraz spychał nas w dół i szło się nam jeszcze gorzej. Spóźniony refleks to najokrutniejszy luksus. Mieliśmy rację, jednocześnie straszliwie się myliliśmy. Intruz w przychodni, roztrzaskane nadajniki na jachcie. Napaść na Grace, to wszystko Straczan. Śledził nasze ruchy od pierwszego dnia. Obserwował nas, czasem nas sabotował. Ale robił to tylko po to, żeby chronić siostrę, nie siebie. To nie on zabijał. Zabijała ona. Chwyciły mnie mdłości, gdy pomyślałem, ile czasu zmarnowaliśmy. Pozostawała jedynie nadzieja, że Grace nigdzie nie pojedzie, bo dowiedziawszy się, że zabiła Maggie, Straczan zabrał kluczyki do obydwu samochodów. Gdyby chciała dostać się do miasteczka, musiałaby iść piechotą, ale minęło tyle czasu, że na pewno by zdążyła. Próbowałem sobie wmówić, że nie od razu poszła do hotelu, ale sam w to nie wierzyłem. Pamiętałem, jak bardzo była zrozpaczona, kiedy wychodziliśmy. Rozpacz szybko przeradza się w gniew. Pytania musiały poczekać. Naszym celem było teraz jak najszybsze dotarcie do Ellen i Ann, zanim dotrze do nich Grace. O ile nie było już za późno. Nie rozmawialiśmy. Nie mieliśmy ani czasu, ani siły. Gdy weszliśmy na równiejszy teren, puściliśmy się biegiem, a raczej chwiejnym truchtem. Słychać było tylko wycie wiatru i nasze krótkie, płytkie oddechy. Straczan był z nas najsprawniejszy, lecz biegł z ręką przyciśniętą do boku i domyśliłem się, że Brody złamał mu kilka żeber. Fraser zobaczył nas już z daleka. Czekał w Range Roverze. Nawiewy pracowały pełną parą i w środku było cudownie gorąco. Uśmiechnął się okrutnie na widok zakrwawionej twarzy Straczana. Ktoś spadł ze schodów, co? Rzucił. Do hotelu. Wysapał Brody, siadając obok niego. Musimy znaleźć Ellen. Po co? Jedź! Fraser dodał gazu i popędziliśmy w stronę miasteczka. Brody odwrócił się i wciąż zdyszany spojrzał na Straczana. Gadaj. Twarz Straczana była tak zmasakrowana, że trudno ją było rozpoznać. Złamany, rozpłaszczony nos, silny spuchnięty policzek, koszmarnie opuchnięte oko. Musiało go bardzo boleć, ale tego nie okazywał. Grace jest chora. Zaczął, głucho. To moja wina, dlatego nie chciałem stamtąd wracać. Gdybym nie żył, już by nikomu nie zagrażała. Ale dlaczego w ogóle zagrażała?
spytał Brody. Na miłość boską, jesteś jej bratem. Dlaczego to zrobiła? Bratem? Wykrzyknął Fraser. Gwałtownie skręcił i rzuciło nas w bok. Milczeliśmy. Straczon wyglądał jak człowiek, który spogląda w stworzoną przez siebie otchłań. Bo jest zazdrosna. Za oknami śmigał nagi krajobraz, lecz nikt z nas tam nie patrzył. Odzyskałem głos jako pierwszy. Zabiła Maggie, bo jest zazdrosna? Powtórzyłem z niedowierzaniem. Straczonowi drgnęły usta. Kołysał się na wszystkie strony bezwładnie, ulegając ruchom samochodu i nie próbując się nawet przytrzymać. Dowiedziałem się, co zrobiła, kiedy wróciła do domu cała we krwi. Maggie chciała się ze mną zobaczyć i była u nas dwa razy. Za pierwszym razem Grace mogła niczego nie zauważyć. Za pierwszym, ale nie za drugim. Żeby mnie zmylić, udała, że ktoś jest pod drzwiami, a potem włożyła list do kieszeni jej kurtki. Wzięła nawet mój samochód, żeby Maggie niczego nie podejrzewała. A jednak, pomyślałem, intruz był zmyłką, tylko tyle, że zmyłką Grace, a nie jej męża. Musicie zrozumieć naszą sytuację. W jego głosie po raz pierwszy zabrzmiała błagalna nuta. Wychowywaliśmy się we dwoje, tylko we dwoje. Matka umarła, kiedy byliśmy mali. Ojciec ciągle gdzieś jeździł. Mieszkaliśmy na odległym, odciętym od świata ranczu z ochroniarzami i korepetytorami. Nikogo nie znaliśmy, mieliśmy tylko siebie. Dalej, ponaglił go Brody. Straczan zwiesił głowę, bił od niego zapach wilgoci z jej uczałego potu i krwi. Kiedy miałem 16 lat, upiłem się pewnego razu i poszedłem do jej sypialni. Oszczędzę wam szczegółów. Zrobiłem źle. To była moja wina. Ale żadne z nas nie chciało tego przerwać. Ten układ stał się czymś normalnym. Kiedy byłem starszy, chciałem z tym skończyć, ale Grace zaszła w ciążę. Poroniła. Szepnąłem, przypominając sobie, co powiedział mi w salonie. Zdawało się, że od tamtej chwili upłynęły wieki. To nie było poronienie. Kazałem jej zrobić skrobankę. Powiedział to ze wstydem i bólem w głosie. Pokątnie, na lewo. Wdały się komplikacje. Omal nie umarła. Nie zdradziła, kto jest ojcem, chociaż okazało się, że już nie będzie mogła mieć dzieci. Bardzo się wtedy zmieniła. Stała się niezrównoważona. Zawsze była zaborcza, ale od tamtego czasu... Po śmierci ojca próbowałem to przerwać. Powiedziałem jej, że się z kimś spotykam. Myślałem, że się z tym pogodzi, ale się nie pogodziła. Poszła do tej dziewczyny i zaćgała ją nożem. Jezus Maria! Szepnął Fraser. Weszliśmy w zakręt i tył wozu zarzucił na mokrym asfalcie. Sierżant jechał najszybciej jak mógł, ale zdawało się, że stoimy w miejscu. Nie zważając na obrażenia, straszan przeciągnął ręką po twarzy. Nikt jej nie podejrzewał, ale przede mną nie próbowała nawet tego ukryć. Powiedziała, że nie chce, żebym się z kimkolwiek spotykał. Nigdy. Skoro wiedział pan, że jest tak niebezpieczna, dlaczego nie poszedł pan na policję? Samochód podskoczył na wyboju i musiałem przytrzymać się fotela. Żeby wydało się, co nas łączyło? Straczan pokręcił głową. Zmarli to zmarli. Niech ich nie wskrzesi. Grace była taka przeze mnie. Nie mogłem jej zostawić. Fraser gwałtownie zahamował. Rzuciło nas do przodu. Range Rover wpadł w poślizg i spod kół trysnęły fontanny szarej brei. Drogę blokowało stado owiec. Sierżant nacisnął klakson. Ogarnięte paniką owce zabeczały, tłocząc się wełniście tuż za oknem. Tak blisko, że mogliśmy dosięgnąć ich ręką. Wreszcie przebiliśmy się i sierżant znowu dodał gazu. Straczan jakby tego nie zauważył. Wyjechaliśmy z Afryki, podróżowaliśmy po całym świecie. Do miejsc, gdzie nikt nas nie znał. Wszyscy myśleli, że jesteśmy małżeństwem. Próbowałem ograniczyć fizyczny aspekt naszego związku. Widywałem się z innymi kobietami, głównie z prostytutkami. Nie mogłem sobie pozwolić na wybredność. Dodał z pogardą. Ale Grace jest nie tylko zazdrosna, ale i przebiegła. Zawsze się o tym dowiadywała i... Nie dokończył. Ponaglałem Frasera siłą woli. Nie dojechaliśmy jeszcze do domu Straczanów. Za daleko. O wiele za daleko. Za każdym razem przeprowadzaliśmy się gdzie indziej. Ciągnął Straczan. I za każdym razem było gorzej. Dlatego przyjechaliśmy tutaj. Podobało mi się tu. Podobało mi się to od ludzi. Poza tym wiedziałem, że na tak małej wyspie Grace będzie miała ograniczone ruchy. Z czasem staliśmy się częścią Runy. Z czasem stwierdziłem, że naprawdę chcę coś dla tych ludzi zrobić. Brody spojrzał na niego z pogardą. A jak do tego waszego małego raju pasowała Janice Donaldson?
Przez twarz straczona przebiegł bolesny spazm. Zszantażowała mnie. Widywałem się z nią przez jakiś czas, ale nie znała mojego prawdziwego nazwiska. Pewnego dnia, kiedy u niej byłem, przyszedł Kinross. Nie miałem pojęcia, że jest jej klientem. Nie widział mnie, ale Janice coś wyczuła. Pewnie po mojej reakcji. Popytała i dowiedziała się, kim jestem. Kiedy znowu do niej przyszedłem, zagroziła, że powie Grace. Zapłaciłem jej. Chryste, dostała więcej niż chciała, ale to i tak było za mało. I przez cały czas wiedział pan, że to pańska siostra ją zabiła? Spytał szorstko Brody. Oczywiście, że nie. Nie miałem pojęcia, że przyjechała na runę. Kiedy znaleziono zwłoki, nie wiedziałem, że ma to coś wspólnego z Grace. Te podpalenia, te pożary, przedtem tego nie było. Ale kiedy zabito tego policjanta, nie mogłem się dłużej oszukiwać. Przypomniało mi się, jak zareagował na widok zwłok Duncana, a więc jednak nie udawał. Ale przeżył wstrząs nie na widok spalonego ciała, tylko na myśl, że siostra znowu zaczęła zabijać. Dlaczego to zrobiła? Spytał łamiącym się głosem Fraser, nie odwracając głowy. Ścinał zakręty na pełnym gazie i rzucał nami na wszystkie strony. Nie wiem, dawniej. Ilekroć do tego dochodziło, natychmiast wyjeżdżaliśmy. Tym razem nie mogliśmy. Kiedy zdała sobie sprawę, że policja chce wszcząć śledztwo w sprawie morderstwa, musiała wpaść w panikę. Pewnie próbowała zatrzeć za sobą ślady. Duncan wszedł jej w drogę i... Wszedł jej w drogę? Sierżant gwałtownie się odwrócił i samochód niebezpiecznie skręcił. Jak, kurwa, jak? Spokojnie, powiedział Brody i z kamienną twarzą spojrzał na Straczana. Ilu ludzi przedtem zabiła? Straczan pokręcił głową. Nie wiem, nie zawsze mi mówi. 4, może 5? Nie wiedziałem, co jest gorsze. Liczba ofiar, czy to, że Straczan jej nie zna. Opowiedz nam o Ellen. Rzucił Brody. Straczan zamknął oczy. To był błąd. Zawsze było między nami jakieś napięcie. Unikałem jej. Nie chciałem, żeby Grace zaczęła coś podejrzewać. Kilka miesięcy po naszym przyjeździe na runę dowiedziałem się, że Ellen jedzie do Dundee, do przyjaciół z koledżu. Pod jakimś pretekstem pojechałem i ja. To się zdarzyło tylko raz. Potem nie chciała się już spotykać. Kiedy dowiedziałem się, że jest w ciąży, chciałem dać jej pieniądze, żeby wyjechała. Gdzieś, gdzie jest bezpieczniej. Ale odmówiła. Powiedziała, że nie weźmie ode mnie ani pensa, bo jestem żonaty. O, ironio. Gorycz szybko minęła. Całymi nocami leżałem przerażony, że Grace się dowie. A teraz... Nie dokończył. Było już widać ich dom. Obydwa samochody wciąż stały na podjeździe. W oknach paliło się światło. Zatliła się we mnie iskierka nadziei. Sprawdzimy, czy tam jest? Spytał Fraser. Na pewno jej nie ma. Odparł zdecydowanie Straczan. Brody był rozdarty. Gdyby Grace była w domu, moglibyśmy zaraz z tym skończyć. Ale gdyby jej nie było, stracilibyśmy jeszcze więcej czasu. Co to jest? Spytałem. Na podjeździe leżało bez ruchu coś żółtawego. Gdy to rozpoznałem, przyszedł mnie zimny dreszcz. To był ich Golden Retriever. Zabiła psa! Wykrzyknął Fraser. Po cholerę! Nikt mu nie odpowiedział. Minęliśmy dom. Straczan był coraz bardziej przygnębiony. Jedź szybciej. Rzucił Brody. Kilka minut później zobaczyliśmy pierwsze domy. Zapadał zmierzch. Ulice były zło wróżbnie opustoszałe. Prawie nie zwalniając się, sierżant skręcił w boczną uliczkę prowadzącą do hotelu. Frontowe drzwi były otwarte. Straczan wyskoczył z samochodu, zanim się zatrzymaliśmy. Wbiegł na schody, znieruchomiał i zbladł. Brody zajrzał do holu. O Chryste. Hol był zdemolowany. Wszędzie balały się połamane meble. Na podłodze leżał roztrzaskany zegar. Lustro było rozbite na milion kawałków. Mieliśmy przed sobą obraz bezmyślnego zniszczenia, skutek nieokiełznanej furii. Ale nie to sparaliżowało Straczana. Sparaliżowała go krew. Cały hol tonął we krwi. Od jego metalicznego zapachu powietrze zgęstniało jak w rzeźni. Zebrała się w kałużach na podłodze, jej abstrakcyjne rozbryzgi widniały na błazerii. Najwięcej było ich na ścianie tuż za progiem, bo sięgały niemal sufitu. W tym miejscu musiało dojść do pierwszego ataku, ale po śladach na podłodze łatwo się było domyślić, co zaszło potem. W miarę jak ofiara ataku oddalała się chwiejnie od drzwi, ślady krwi tworzyły szlak, złożony początkowo z dużych, okrągłych plam, potem z rozmasnanych smug. Szlak znikał w parze. Nie, wyszepcał Straczan. Błaga.
kocha mnie. Krew była świeża, nie zdążyła jeszcze zakrzepnąć. Nie tak dawno tryskała z żywego człowieka. Straczan i Brody stali jak porażeni. Przepchnąłem się między nimi, omijając kałużę, wbiegłem w głąb holu. Na białej framudze drzwi, w miejscu, gdzie ktoś się jej przytrzymał, widniał krwawy odcisk ręki. Był rozmazany i nie wiedziałem, jakiej dużej czy małej, ale znajdował się w dolnej części drzwi, jakby ten ktoś pełzał, albo jakby zrobiło go dziecko. Nie chciałem zaglądać do baru, ale nie miałem wyboru. Wziąłem głęboki oddech i wszedłem. W barze nie ocalało dosłownie nic. Krzesła i stoły były poprzewracane, zasłony pocięte, butelki, kieliszki i szklanki roztrzaskane. Wśród tego wszystkiego leżał Cameron. Z pośmiertnie rozluźnionymi kończynami opierał się bezwładnie o ladę. Ubranie miał przesiąknięte krwią, która zaczynała dopiero zasychać. Szeroka rana utworzyła na jego gardle drugie usta, przycinając je w poprzek i prawie odsłaniając sterczące jabłko Adama. Oczy miał wytrzeszczone, jakby nie mógł wierzyć, że Grace mu to robi. Jezu Chryste, wymamrotał Fraser. Pachniało przyprawiającą o zawrót głowy mieszaniną alkoholu i krwi. Był tam jeszcze inny zapach, lecz zanim go rozpoznałem, ciszę zburzył przeraźliwy krzyk. Krzyk dziecka. Dochodził z kuchni. Zanim ucichł, Straczan puścił się biegiem w tamtą stronę. My za nim. Pchnęliśmy wahadłowe drzwi, wpadliśmy do środka i stanęliśmy jak wryci. Zniszczenia w barze były niczym w porównaniu z tym, co tam zobaczyliśmy. Pod nogami chrzęściły potłuczone talerze, podłogę pokrywały brudne sterty rozrzuconego jedzenia. Stół był przewrócony, krzesła roztrzaskane. Wysoki sosnowy kredens leżał na boku. Od ściany oderwano nawet starą kuchenkę gazową, jakby i ją ktoś chciał przewrócić. Ale żaden z nas tego nie zarejestrował. W kącie stała Ellen, przerażona, zakrwawiona, lecz żywa. W każdej chwili gotowa wziąć zamach lub odparować cios. W rękach trzymała ciężki rondel, ściskając go tak mocno, że zbierały jej kłykcie. Między nią i drzwiami czaiła się Grace. Kurczowo obejmowała Ann, zatykając jej usta wolną ręką. W drugiej miała nóż. Jego ostrze muskało szyję dziewczynki. Cofnijcie się! Krzyknęła Ellen. Nie podchodźcie do niej. Nie podeszliśmy. Ubranie Grace było mokre i zabłocone, włosy zmierzwione i rozwiane, twarz napuchnięta i zalana łzami. Nawet w takim stanie była piękna, lecz teraz nie ulegało już wątpliwości, że trawi ją obłęd. Uświadomiłem sobie coś jeszcze. Zapach, którego nie mogłem rozpoznać w holu, tu rozpoznałem natychmiast. Był tak intensywny, że zatykał gardło. Gaz. Spojrzałem na oderwaną od ściany kuchenkę i zerknąłem na Brodiego. Inspektor leciutko skinął głową. Butle są za domem. Szepnął do Frasera, nie odrywając oczu od Grace. Poszukaj zaworu. Fraser powoli wycofał się z kuchni i zniknął w holu. Zamknęły się za nim drzwi. Czekała tu, kiedy wróciłam od Rose. Wyszlochała Ellen. Wszedł z nami Bruce i kiedy chciał z nią porozmawiać. Wiem. Powiedział spokojnie Straczan. Podszedł krok bliżej. Odłóż nóż, Grace. Grace popatrzyła na jego zakrwawioną twarz. Skojarzyła mi się z napiętą cięciwą łuku, która w każdej chwili może pęknąć. Michael, co ci się stało? Nieważne. Puść ją. Błąd. Grace ochytnie wykrzywiła twarz. Ją? Twoją córkę? Straczan stracił pewność siebie, ale szybko ją odzyskał. Nic ci nie zrobiła. Zawsze ją lubiłaś. Wiem, że nie chcesz jej skrzywdzić. To prawda? Grace się rozpłakała. Prawda? Powiedz, że oni kłamią. Proszę cię, powiedz. Powiedz, do cholery pomyślałem. Powiedz, co tylko zechce. Ale Straczan za długo się wahał. Grace zmarszczyła czoło. Nie! Jęknęła. Grace, zamknij się. Ścięgna w jej szyi napięły się jak struny. Przeleciałeś tę sukę? Wolałeś ją niż mnie? Grace, wszystko ci wyjaśnię. Zaczął Straczan, ale tracił ją. Tracił ją. Kłamiesz, kłamiesz przez cały czas. Tamte ci wybaczyłam, ale jej, jak mogłeś? Było tak, jakby oprócz nich, brata i siostry, nie istniał nikt inny. Zapach gazu stawał się coraz silniejszy. Co ten Fraser tak długo robi? Powoli, ostrożnie Brody zrobił krok w stronę Grace. Niech pani odłoży nóż, nikt nie zrobi. Nie podchodź! Krzyknęła. Brody się wycofał.
Grace patrzyła na nas z podnoszącymi się i opadającymi piersiami i potwornie wykrzywioną twarzą. Ciszę zburzył nagle metaliczny stukot. Ellen opuściła rondel, który odbił się od podłogi. Z przeraźliwym brzękiem podeszła bliżej. — Ellen, nie! — powiedział straczem, lecz w jego głosie było więcej strachu niż zdecydowanie. Ellen nie zwracała na niego uwagi. Całą uwagę skupiła na Grace. — To mnie chcesz, prawda? — Proszę, jestem, ale puść moją córkę. — No miłość boską, Ellen! — zaczął Brody, ale równie dobrze mógłby się nie odzywać. Ellen zapraszająco rozłożyła ręce. — No, na co czekasz? Kącik ust Grace podskakiwał i opadał jak sekundnik zepsutego zegarka. — Spójrz na mnie. Rzucił rozpaczliwie straczem. — Na mnie, nie na nią. Ona jest nieważna. — Nie wtrącaj się. Warknęła ostrzegawczo Ellen. Ale on zrobił już krok w stronę siostry. Jeden, potem drugi. Wyciągnął przed siebie ręce, jakby próbował obłaskawić dzikie zwierzę. — Liczysz się tylko ty — mówił. — Przecież wiesz. Puść ją. Puść ją i wyjedziemy stąd. Zaczniemy wszystko od nowa. We dwoje. Tylko ty i ja. Grace patrzyła na niego z pożądaniem tak jawnym, że aż obscenicznym. — Odłóż nóż. — powtórzył straczem. Grace jakby złagodniała. Czuliśmy, że nadeszła decydująca chwila, że oto waży się los małego dziecka. Wyciekający gaz drapał w gardle. I w tym momencie Anne szarpnęła się i uwolniła spod jej ręki. — Mamusiu, to boli. Grace natychmiast zatkała jej usta, miała obłęd w oczach. — Niepotrzebnie kłamałeś, Michael. — powiedziała i odchyliła głowę Anne do tyłu. — Nie! Straczan rzucił się na nią w chwili, gdy nóż opadł. My rzuciliśmy się za nim, lecz Ellen zareagowała najszybciej z nas wszystkich. I gdy rozwścieczona do nieprzytomności Grace przerażliwie krzyknęła, wyrwała jej córkę z rąk. Podczas gdy Brody pomagał Straczanowi obezwładnić siostrę, ja podbiegłem do nich, do Ellen i Anne. Puść ją, muszę ją obejrzeć. Ellen jakby mnie nie słyszała. Wysmarowana krwią ze wszystkich sił obejmowała Anne i histerycznie szlochała. Widziałem jednak, że to krew z jej płytkich ran i drobnych skaleczeń, że dziewczynce nic się nie stało. Dzięki Bogu. Zalała mnie fala ulgi, lecz w tej samej chwili usłyszałem głos Brody'ego. — David? — brzmiał dziwnie. Obejrzałem się. Inspektor wykręcił Grace ręce, lecz ona nie stawiała już oporu. Obydwoje patrzyli na Straczana. Stał dużo bok i z lekko zaskoczoną miną spoglądał w dół. Z brzucha sterczał mu nóż. — Michael? — szepnęła Grace. — Wszystko w porządku. Odparł i załamały się pod nim nogi. — Michael! — krzyknęła Grace. Chciała do niego podbiec, lecz Brody ją przytrzymał. Zdrową ręką chwyciłem Straczana pod pachę. — Ellen, zabierz stąd Anne. Straczan osunął się na podłogę. Zaprowadził ją do sąsiadów. — Czy on idzie już? Chciałem, żeby jak najszybciej wyszły. Smród propanu przyprawiał o mdłości. Zerknąłem na przenośny grzejnik. Leżał na podłodze i na szczęście był wyłączony. Brakowało tylko, żeby w pomieszczeniu pełnym gazu palił się ogień. Gdzie ten przeklęty fraser? Co tak długo robi? Grace histerycznie szlochała. Ukląkłem. Straczył mi o przeraźliwie bladą twarz. Puśćcie ją. Wycharczał. Ona już nie ucieknie. Zerknąłem na Brody'ego i kwipnąłem głową. Brody zawahał się i zwolnił uścisk. Grace opadła na kolana przy bracie. Boże, Michael. Z udręką w oczach spojrzała na mnie. Niech pan coś zrobi, niech mu pan pomoże. Straczan spróbował się uśmiechnąć. Wziął ją za rękę. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Niech pan nie mówi, powiedziałem i się nie rusza. Zbadałem ranę. Wyglądała fatalnie. Nóż wbił się w brzuch po rękojeść. Obrażenia wewnętrzne musiały być straszne. A pan niech nie będzie taki ponury, szepnął. To tylko draśnięcie, odparłem. Pomogę panu się położyć. Tylko niech pan nie dotyka noża. Gdyby go wyjął, błyskawicznie wykrwawiłby się na śmierć. Ostrze działało jak korek i spowalniało krwotok. Przynajmniej chwilowo. Grace położyła sobie jego głowę na kolanach. Wciąż szlochała, lecz już nie tak histerycznie jak przedtem. Opuściły ją siły, opuściło ją szaleństwo. Próbując zachować spokój, szybko przeanalizowałem dostępne opcje.
Nie było ich wiele. Nie mieliśmy odpowiedniego sprzętu. Jedyny pielęgniarz na wyspie leżał martwy w barze. Strachan umarłby bez względu na to, co byśmy zrobili, chyba że udałoby się go przewieźć na Leis. Wrócił Fraser. Wpadł do kuchni i poślizgnął się na zaścielających podłogę skorupach. Jezu! Szepnął na widok Strachana. Szybko wziął się w garść. Butle są zamknięte, nie mogę otworzyć drzwiczek. Brody próbował odsunąć kredens, który blokował tylne drzwi. Wyprostował się i rozejrzał wokoło. Klucze muszą być gdzieś tutaj. Ale nawet gdybyśmy wiedzieli, gdzie Ellen je trzyma, nic by nam to nie dało. Wszystkie szuflady były wyciągnięte, a ich zawartość porozrzucana. Klucze mogły być wszędzie i nigdzie. Brody doszedł do takiego samego wniosku. Nie ma czasu na szukanie, musimy stąd wyjść i wyłamać drzwiczki. W normalnych okolicznościach o przeniesieniu Strachana nie byłoby mowy, ale gaz nie pozostawiał nam wyboru. Zgęstniał do tego stopnia, że czułem jego smak i wiedziałem, że zaraz nie będzie tu czym oddychać. Propan jest cięższy od powietrza, dlatego najwięcej było go tuż nad podłogą, tam, gdzie leżał Strachan. Możemy wynieść go na stole, odparłem. Grace wciąż szlochała. Strachan obserwował nas bez słowa. Musiało go potwornie boleć, mimo to był niezwykle opanowany, niemal spokojny. Zostawcie mnie, powiedział słabnącym głosem. Miał pan nic nie mówić. Uśmiechnął się i przez chwilę wyglądał jak Strachan, którego poznałem, zaraz po przyjeździe na runy. Grace głaskała go po twarzy, zawodząc i jęcząc jak ranny zwierzę. Przepraszam, przepraszam. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Fraser i Brody zmagali się z ciężkim stołem. Ruszyłem do okna z nadzieją, że się otworzy, że nie zamalowano ram. Było małe, ale nawet odrobina świeżego powietrza znacznie polepszyłaby sytuację. Lecz kiedy zrobiłem dwa kroki w tamtą stronę, zobaczyłem, że Strachan podnosi coś z podłogi. Nie, odejdź, David. W ręku trzymał zapalarkę do gazu. Kciuk opierał na przycisku. Przykro mi, ale nigdzie mnie nie zabierzecie. Odłóż to, Michael. Powiedziałem z całą stanowczością, na jaką było mnie stać. Wystarczyłaby jedna iskierka i... Zerknąłem na grzejnik. Grzejnik miał butlę w drucianej klatce, tuż za ścianą stało kilkanaście zapasowych. Wylecielibyśmy w powietrze razem z całym hotelem. Nie odłożę. Blada twarz Strachana błyszczała od potu. Wyjdźcie stąd wszyscy. Nie bądź głupi. Barknął Brody. Strachan podniósł zapalarkę. Jeszcze jedno słowo i przysięgam, że to nacisnę. Do kurwy nędzy, zamknij się, Brody! Krzyknął Fraser. Strachan uśmiechnął się trupim uśmiechem. Bardzo dobra rada. Liczę do 10. Raz. A co z Grace? Spytałem, chcąc zyskać na czasie. Grace i ja zostaniemy razem. Prawda, siostrzyczko? Grace zamrugała przez łzy, jakby dopiero teraz dotarło do niej, co się dzieje. Michael, co ty chcesz zrobić? Zaufaj mi. Odparł z uśmiechem Strachan. I nagle, zanim ktokolwiek z nas zdążył zareagować, wyszarpnął nóż z brzucha. Przeraźliwie krzyknął, kurczowo ściskając rękę siostry. Z rany buchnęła krew. Zrobiłem krok w jego stronę, ale znów podniósł zapalarkę. Wychodźcie, ale już. Syknął przez zaciśnięte zęby. O Chryste. Michael. Brody chwycił mnie za rękę. Wychodź. Fraser biegł już do drzwi. Popatrzyłem na Strachana ostatni raz. Wciąż leżał jedną ręką, ściskając zapalarkę, drugą rękę siostry. Na twarzy Grace malowało się niedowierzanie. Spojrzała na mnie, otworzyła usta, żeby coś powiedzieć, ale wtedy Brody wyciągnął mnie na korytarz. Nie, zaczekaj, biegnij! Ryknął i pchnął mnie w plecy. Trzymał mnie, nie chciał puścić. Niemal wywlókł mnie na dwór. Fraser stał już przy ranżowerze i szperał w kieszeni w poszukiwaniu kluczyków. Zostaw go! Krzyknął Brody, nie zwalniając kroku. Uciekaj! Do najbliższych domów mieliśmy za daleko, ale był tam stary kamienny murek. Brody zablokł mnie tam, powalił na ziemię, a sekundę później tuż obok wylądował Fraser. Czekaliśmy, ciężko dysząc. Nic się nie działo. Ostrożnie wyjrzałem zapadający zmierzch, żałośnie trzaskający na wietrze drzwi. Hotel wyglądał znajomo, zwyczajnie i prozaicznie. Minęło ponad 10 sekund. Wymamrotał Fraser. Wstałem. Co pan do diabła robi? Spytał Brody. Pokręciłem głową. Chcę. I wtedy
Hotel eksplodował. Zobaczyłem oślepiający rozbłysk i ściana potwornego huku omal nie zwaliła mnie z nóg. Przykucnąłem, osłoniłem głowę i posypały się na nas odłamki dachówek i cegieł. Gdy ich głuchy stukot ustał, zaryzykowałem szybkie zerknięcie. Hotel spowijał całą kłębiącego się dymu. Dach wyleciał w powietrze przez roztrzaskane okna. Widać było żółte jęzory szybko rozprzestrzeniającego się ognia. Z pobliskich domów wybiegali ludzie. Nawet tu, za murkiem, czułem gorący oddech pożaru. Rozwścieczony spojrzałem na Brodiego. Mogłem go powstrzymać. Nie, nie mogłeś. Brody miał znużony głos. Nawet gdyby, on już nie żył. Wyciągnął nóż. Odwróciłem wzrok, wiedząc, że ma rację. Palił się już cały hotel. Drewniane ściany i podłogi płonęły jak podpałka. Ściany, podłogi, wszystko to, co zostało w środku. Co z Grace? Spytałam. Brody patrzył w ogień, miał mroczną twarz. A co ma być? 2 dni później nad runą wstał jasny, słoneczny dzień. Było już prawie południe, gdy wysiedliśmy z samochodu na drodze nad portem i weszliśmy na szczyt klifu z widokiem na Stackross. Wokół czarnej, wysokiej jak wieża skały krążyły mewy. O jej podnóże roztrzaskiwały się fale, wyrzucając w powietrze fontanny pian. Rozkoszując się ciepłym słońcem, wciągnąłem do płuc haust świeżego, słonego powietrza. Wracałem do domu. Policja przyjechała poprzedniego dnia rano. Nasyciwszy się chaosem, który osobiście nadzorował, sztorm minął ledwie kilka godzin po pożarze hotelu. Przed upływem nocy pogorzelisko tliło się jeszcze i dymiło. Zaczęły działać telefony. W końcu mogliśmy zadzwonić do Wallace'a. Morze było zbyt wzburzone, żeby jakakolwiek łódź mogła wpłynąć lub wypłynąć z portu, lecz niebo pojaśniało i wczesnym rankiem nad skałami zawisł śmigłowiec Straży Przybrzeżnej z pierwszą grupą policjantów, od których 24 godziny później miało się tu zaroić. Całą wyspę ogarnęło gorączkowe śledztwo, dlatego znalazłem wreszcie czas, żeby zadzwonić do Jenny. Rozmowa była trudna, ale zapewniłem ją, że nic mi nie jest i obiecałem, że najdalej za 2 dni wrócę do domu. Chociaż na runie była już policja, nie mogłem tak od razu wyjechać. Nie chodziło tylko o nieuchronne przesłuchania, sprawozdania i raporty. Po prostu czułem, że mam tu jeszcze coś do zrobienia. Wiedziałem, że zanim wydobędą z pogorzeliska zwłoki Straczana, Grace i Camerona, upłynie co najmniej kilka dni, może nawet tydzień, zakładając, że w ogóle coś z nich pozostało. Ale były jeszcze zwłoki Maggie i Duncana i chciałem uczestniczyć w ich badaniu. Musiałem. Zaszedłem tak daleko, że po prostu musiałem. I uczestniczyłem. Ciało Maggie zostało przywiezione na ląd poprzedniego wieczoru. Wczesnym rankiem wydobyto z przyczepy ciało Duncana i jego latarkę, która miała zostać zbadana w laboratorium. Nie dość, że pasowała kształtem do rany, to jeszcze były na niej zapieczone ślady krwi. Trzeba to było potwierdzić, ale dawałem głowę, że to właśnie nią Grace zabiła Duncana. Zrobiłem, co mogłem. Nie miałem powodu zostawać tu dłużej. Pożegnałem się tylko z kilkoma osobami. Wymieniłem niezręczny uścisk dłoni z fraserem. Potem poszedłem do Ellen i Ann. Mieszkały u sąsiadów, lecz znosiły to wszystko zaskakująco dobrze. Hotel to tylko cegły i zaprawa murarska, powiedziała Ellen. A co do Michaela? Spojrzała na bawiącą się w pobliżu córkę i jej oczy zasnął mroczny cień. Przykro mi, że nie żyje, ale bardziej cieszę się z tego, co ocalało. Kolejny śmigłowiec Straży Przybrzeżnej miał przylecieć za godziny i wysadziwszy policjantów zabrać mnie do Stornoway. Stornoway, Glasgow, Londyn. Podróż, którą rozpocząłem przed tygodniem, powoli dobiegła końca. Nareszcie. Myślałem, że będę skakał z radości, ale nie. Chociaż bardzo tęskniłem za Jenny, idąc z Brodym, czułem się dziwnie nijako. Brody też milczał i był zamyślony. Chociaż u niego spałem, od przyjazdu policji widywałem go bardzo rzadko. Inspektor, nie inspektor, był teraz zwykłym cywilem i grzecznie odsunięto go od śledztwa. Współczułem mu. Po tym wszystkim musiał bardzo to przeżyć. Na szczycie klifu zrobiliśmy sobie odpoczynek. Nieco dalej kamienny starzec z runy wciąż wypatrywał swojego zaginionego syna. Niecki nie było widać, lecz wiedzieliśmy, że samochód Maggie już stamtąd zabrano. W zimowym słońcu krążyły rozkrzyczane mewy i głuptaki. Wciąż wiało, ale dużo słabiej. Grubą warstwę chmur zastąpiły białe kumulusy sunące spokojnie po błękitnym niebie.
Pod pewnymi względami zanosiło się na piękny dzień. To jeden z moich ulubionych widoków, powiedział Brody, patrząc na port, gdzie niczym wielki komin z morza sterczał Stagros. Siwe włosy falowały inspektorowi na wietrze niczym fale 60 metrów niżej. Wyciągnął rękę i pogłaskał psa. Bez dawno nie miał okazji tu pobiegać. Potarłem ramię. Wciąż bolało, ale prawie do tego przywykłem. W Londynie zamierzałem je prześwietlić. Co teraz będzie? Spytałem. Z Runą? Wyspa była w stanie szoku. W ciągu ledwie kilku dni straciła 4 mieszkańców, łącznie ze swoim dobroczyńcą. Ludzie nie mogli się z tym pogodzić, tym bardziej, że ofiary zginęły w tak potworny sposób. Nie oszczędziła ich również wichura, która poobijała kurtry w porcie i zerwała cumy pięknego jachtu Straczanów. Jego wrak miano znaleźć dopiero kilka dni później, lecz jacht był najmniejszą stratą. Wiedziałem, że znacznie trudniej będzie im podnieść się po innych. Bóg wie. Brodiemu opadły kąciki ust. Przez jakiś czas jeszcze jakoś pociągnie, ale bez farmy, bez pracy, bez inwestycji wątpię, czy przetrwa. Myśli pan, że będzie jak Stick Gildo? Nie od razu, ale w końcu. Uśmiechnął się lekko. Miejmy nadzieję, że miejscowi nie potopią chociaż psów przed wyjazdem. Zostanie pan? Wzruszył ramionami. Zobaczymy, ale nie mam po co wyjeżdżać. Bez przywarowała i z łbem na łapach patrywała się w niego natarczywie. Brody wyjął z kieszeni piłkę tenisową i rzucił ją. Suka potruchtała przez trawę na sztywnych nogach, wesoło machając ogonem. Żałuję tylko, że nie porozmawialiśmy z Grace, że nie dowiedzieliśmy się, dlaczego to zrobiła. Brody podniósł piłkę i znowu rzucił ją psu. Z zazdrości, powiedział. Tak jak Straczan i pewnie z nienawiści. Nawet pan nie wie, jakie to silne uczucie. Ale to i tak wszystkiego nie wyjaśnia. Choćby tego, dlaczego Duncana i Janice Donaldson zabiła uderzeniem w głowę, a Meg i Camerona zadźgała nożem. To jak tamte, o których mówił Straczan. Kwestia środków i okazji. Nie przypuszczam, że cokolwiek planowała, działała pod wpływem chwili. Latarka Duncana była pewnie pod ręką, coś innego było pod ręką, kiedy zabiła Janice. Ale już nigdy się tego nie dowiemy. Bez położyła piłkę u jego stóp. Brody podniósł ją, rzucił i uśmiechnął się smutno. Nie na wszystkie pytania da się odpowiedzieć, żebyśmy nie wiem jak chcieli. Czasami trzeba to sobie odpuścić i żyć dalej. Chyba tak. Zapalił papierosa i zaciągnął się z wyraźną przyjemnością. Schował paczkę do kieszeni. Nie wiedziałem, że jest pan leworęczny. Słucham? Rzucał pan piłkę lewą ręką. Tak? Nie wiedziałem. Serce zabiło mi szybciej. Kilka dni temu, kiedy nalewał nam pan herbaty, robił to pan prawą. Tłumaczyłem wtedy profesorowi, że zabójca jest mańkutem. Przyjrzał mi się zmrużonymi oczami, pytająco i z lekkim poirytowaniem. Do czego pan zmierza, Davidzie? Zaschło mi w ustach. Grace była praworęczna. Zmarszczył czoło. Skąd pan wie? Tam, w hotelu z Ann, trzymała nóż prawą ręką. Przypomniało mi się to dopiero teraz, kiedy zobaczyłem, jak rzuca pan piłkę. A przedtem widziałem, jak filetowała kurczaka. Też robiła to prawą. Może coś się panu pomyliło? Chciałbym. Przez chwilę łudziłem się nadzieją, ale wiedziałem swoje. Nie. Odparłem, chyba z żalem. Ale nawet gdyby, zawsze można sprawdzić odciski palców na jej pędzlach i rękojęściach noży. A jeśli była oburęczna? Wtedy znajdziemy na nich równą ilość odcisków z obydwu rąk. Brody zaciągnął się dymem. Widział pan, jaka ona była. Poważnie myśli pan, że Straszan kłamał? Nie, nie mam żadnych wątpliwości, że zamordowała Maggie i Bóg wie ile innych, zanim tu przyjechali. Ale Straczan po prostu założył, że zabiła również Janice Donaldson i Duncana. Chyba się mylił. Pragnąłem, żeby Brody zbył to śmiechem, żeby wytknął błędy w moim rozumowaniu. Ale on tylko westchnął. Za długo pan tu siedział, Davidzie. Szuka pan czegoś, czego nie ma. Musiałem zbliżyć usta, inaczej nie mógłbym nic powiedzieć. Skąd pan wiedział, że Duncana zabito jego własną latarką? Brody zmarszczył brwi. A nie latarką? Przecież sam pan tak mówił. Nie. Nie mówiłem. Zastanawiałem się nad tym, ale tylko się zastanawiałem. Wspomniałem o tym dopiero po przyjeździe ludzi Wallace'a.
Pewnie słyszałem to od innych. Kiedy? Lekko poirytowany machnął ręką. Nie wiem, może wczoraj. Latarkę zabrano z pogorzeliska dopiero wczoraj wieczorem. To, czy jest narzędziem zbrodni, wykażą dopiero badania. Żaden z techników nie mógł tak powiedzieć. Różąc oczy w blasku jaskrawego słońca, Brody spojrzał na Stagros. 60 metrów pod nami roztrzaskiwały się fale. Niech pan to sobie odpuści, Davidzie. Szepnął. Ale ja nie mogłem. Serce waliło mi tak głośno, że chyba to słyszał. Grace nie zabiła Duncana, prawda? Ani Duncana, ani Janice Donaldson. Odpowiedział mi tylko krzyk Mew i odległy szum morza. Powiedz coś, zaprzecz. Ale on był jak starzec z runy, nieugięty i milczący. Z trudem odzyskałem głos. Dlaczego? Dlaczego pan to zrobił? Rzucił papierosa, rozgniótł go czubkiem buta, podniósł i schował do kieszeni. Za Rebekę. Chwilę trwało, zanim to do mnie dotarło. Rebeka, córka, która uciekła z domu i zaginęła, której Brody szukał przez wiele lat. Nie żyje, tak wtedy powiedział, ale dopiero teraz zrozumiałem, jak potwornie kryją się za tym rzeczy. Wszystko stało się nagle jasne i przejrzyste. Myślał pan, że to Straczyn ją zamordował. Zabił pan Janice, żeby go wrobić. Ból w jego oczach był wystarczającą odpowiedzią. Bez słowa zapalił kolejnego papierosa. To był wypadek, powiedział. Od lat zbierałem dowody przeciwko niemu, tylko dlatego przyjechałem na tę przeklętą wyspę, żeby być blisko niego. Krążąca nad nami Mewa złapała wiatr i pochyliła skrzydła. Stojąc na szczycie skąpanego w zimowym słońcu klifu, poczułem się nagle jak w nierzeczywistym świecie, jak w zbyt szybko zjeżdżającej windzie. Wiedział pan, że już przedtem ktoś zginął? Wiatr rozwiał smuszkę papierosowego dymu. Domyślałem się, miałem podstawy. Myślałem już, że Becky nie żyje. Szedłem za nią tak długo i nagle ślad się urwał. Dlatego, kiedy doszły mnie plotki, że przed zniknięciem spotykała się z jakimś bogatym południowoafrykańczykiem, zacząłem kopać. Dowiedziałem się, że Straczynowie często przenosili się z miejsca na miejsce, że mieszkali w wielu krajach, ale zawsze bardzo krótko. Przyjrzałem archiwa prasowe i okazało się, że mniej więcej w tym samym czasie ginęły tam lub znikały kobiety. Nie wszędzie, ale było ich za dużo, żeby można to uznać za przypadek. Im dłużej szukałem, tym bardziej byłem przekonany, że zabił również Becky. Wszystko pasowało. I nie zawiadomił pan policji? Na miłość boską, przecież był pan inspektorem. Posłuchaliby pana. Nie bez dowodów. Szukając jej, pociągnąłem za wszystkie sznurki. Prosiłem o pomoc, kogo tylko mogłem. Już i tak wielu kolegów myślało, że mnie odbiło. A gdybym poszedł na bezpośrednią konfrontację, Straczyn znowu by przybarował. Rzecz w tym, że Rebeka używała nazwiska swojego ojczyma i w żaden sposób nie mógł mnie z nią skojarzyć. Dlatego postanowiłem tu przyjechać. Miałem nadzieję, że powinie mu się noga. Cały drżałem, ale bynajmniej nie z zimna. No i? Spytałem, zaskoczony swoim gniewem. Zmęczył się pan czekaniem? Brody strząsnął popiół z papierosa. Momentalnie porwał go wiatr. Nie, pojawiła się Janice Donaldson. Z nieprzeniknioną twarzą powiedział mi, jak to pod pozorem załatwienia jakichś spraw jeździł do Stornoway, ilekroć Straczyn pływał tam jachtem. Początkowo bał się, że Straczyn szuka kolejnej ofiary, ale kiedy okazało się, że kobiety, z którymi się spotykał, są całe i zdrowe, ulga ustąpiła miejsca zaskoczeniu, a potem frustracji. Pewnego wieczoru, kiedy Janice Donaldson weszła z baru, zagadnął ją i zaproponował pieniądze w zamian za informacje o przyzwyczajeniach i nawykach Straczyna. Miał nadzieję, że dowie się czegoś o jego skłonnościach do przemocy. Po raz pierwszy zaryzykował i odsłonił przyłbicę, ale doszedł do wniosku, że warto. Przecież Janice go nie znała. A przynajmniej tak myślał. Skojarzyła mnie, mówił. Okazało się, że mieszkała kiedyś w Glasgow i wskazano mi ją jako potencjalną informatorkę, kiedy szukałem Becky. Znała ją. Wyznaczyłem nagrodę i chciała ją zgarnąć, ale tuż przedtem aresztowano ją za nagabywanie klientów. Kiedy wyszła, mnie już nie było. Dlatego zaproponowała, że opowie mi o niej teraz. Za pieniądze oczywiście. Zaciągnął się i wydmuchał dym na wiatr. Powiedziała, że Becky była prostytutką. Domyślałem się tego, bo wiedziałem, jak żyła. Ale domyślać się i usłyszeć to od kogoś takiego... Nie chciałem jej zapłacić, więc zagroziła, że powie Straczynowi, kim jestem i że o niego wypytuje.
A potem zaczęła wygadywać o Rebece rzeczy, których żaden ojciec nie chciałby usłyszeć. Dlatego ją uderzyłem. Spojrzał na swoją rękę. Przypomniało mi się, z jaką łatwością pobił do nieprzytomności Straczena w brochu. Czułem ucisk tęblaka pod kurtką. Doskonale zdawałem sobie sprawę, że stoję ledwie kilka metrów od skraju przepaści. Z trudem odwróciłem wzrok. Mało brakowało i bym się cofnął. Zawsze byłem wybuchowy. Ciągnął niemal łagodnie. Dlatego, że ona ode mnie odeszła i dlatego, że piłem. Ale myślałem, że nad tym panuję. Od lat nie piłem niczego mocniejszego niż herbata. Rozmawialiśmy w dokach. Nie uderzyłem jej mocno, ale była pijana. Upadła, trafiła głową w słup. A więc jednak nie pałka, mimo to uderzenie. Jeśli to był wypadek, dlaczego nie poszedł pan na policję? Po raz pierwszy ujrzałem gniewny błysk w jego oczach. Miałem dać się zamknąć za nieumyślne spowodowanie śmierci, podczas gdy ten sukinsyn wciąż przebywał na wolności? O nie, był inny sposób. Postanowił go pan wrobić. Powiedzmy. Rozwiązanie było pokrętne, ale całkiem sensowne, z jego punktu widzenia. Janice Donaldson nic go oficjalnie nie łączyło, ale Straczan to zupełnie inna sprawa. Gdyby Janice znaleziono martwą na runie i gdyby wyszło na jaw, że był jej klientem, a Brody już by o to zadbał, miejscowy dobroczyńca szybko stałby się głównym podejrzanym. Plan nie był doskonały, lecz gdyby wypalił, sprawiedliwości stałoby się zadość. Dla Brodiego było to lepsze niż nic. I nagle coś przyszło mi do głowy. Przypomniała mi się jej czaszka, czaszka Janice z siateczką drobniutkich pęknięć. Ona jeszcze żyła, prawda? Brody spojrzał na Stagrose. Myślałem, że ją zabiłem. Włożyłem ją do bagażnika, ale gdybym wiedział, że żyje, nie zaryzykowałbym przywiezienia jej promem. Wróciłem, otworzyłem bagażnik i zobaczyłem, że zwymiotowała, ale wtedy była już martwa. Nie, z taką raną nie przeżyłaby podróży promem. W najlepszym wypadku doszłoby do krwotoku, który bez szybkiej pomocy lekarskiej byłby niewątpliwie śmiertelny. A na taką pomoc nie miała szans. Tak więc Brody działał zgodnie z planem. Podrzucił w chacie dowody rzeczowe, które miały jeszcze bardziej obciążyć Straczana. Sierść Golden Retrievera i odcisk kalosza, który zdjął kiedyś w ich szopie. Potem podpalił zwłoki. Zrobił to nie tylko po to, żeby zatrzeć ślady, które mogły połączyć go z Janice, ale i po to, żeby ukryć fakt, iż Janice nie umarła w chacie, co śledczy z pewnością by odkryli. Sprzedał nawet samochód i kupił nowy, dobrze wiedząc, że bez względu na to, jak dokładnie by go wyczyścił, w bagażniku pozostałyby mikroskopijne ślady krwi. Wykorzystał całe swoje doświadczenie i wiedzę. Starał się wszystko przewidzieć. Lecz z morderstwem jest tak jak z życiem. I jedno, i drugie jest nieprzewidywalne. Zaciągnął się papierosem. Chciałem, żeby zwłoki znalazł ktoś inny, ale po miesiącu czekania, wiedząc, że tam leżą, nie mogłem dłużej tego wytrzymać. Chryste, kiedy poszedłem tam i je zobaczyłem, bez słowa pokręcił głową. Polałem je benzyną, ale tylko trochę, bo miało to wyglądać na nieudaną próbę podpalenia. Przecież chciałem, żeby ją zidentyfikowano, żeby policja uznała to za morderstwo. Ale mogłem tylko zgłosić znalezisko i mieć nadzieję, że śledczy zrobią swoje. Ale zamiast wykwalifikowanych śledczych przysłano mu pijanego sierżanta i młodego, niedoświadczonego policjanta. No i mnie. Gdy uświadomiłem sobie ogrom jego zdrady, chwyciły mnie mdłości. Wykorzystał nas wszystkich, grał na naszym zaufaniu i konsekwentnie brawiał Straczana. Nic dziwnego, że z grona podejrzanych tak szybko wykluczył Camerona i Kinrosa. W gardle rosła mi gula rozgoryczenia. A Duncan? Spytałem zbyt zły, żeby się go bać. Wliczył go pan w straty uboczne? Brody przyjął to oskarżenie z kamienną twarzą. Popełniłem błąd. W zawalonej chacie przypadły wszystkie dowody rzeczowe, które tam podrzuciłem i martwiłem się, że policja nie obciąży Straczana, nawet jeśli zidentyfikują zwłoki. Dlatego zacząłem sądować Duncana. Wiedziałem, że jest bystry. Postanowiłem go wykorzystać. Zły na siebie znowu pokręciłem głową. Byłem głupi. Niepotrzebnie to pokomplikowałem. Nie powiedziałem mu dużo, tylko tyle, że mam pewne podejrzenia co do Straczana i że ktoś powinien go prześwietlić. Chciałem trochę nim posterować, żeby mógł to rozgryźć i skarżyć wszystkie laury. Ale potem dałem ciała, powiedziałem mu, że Straczan jeździ do Stornoway na dziwki. Przyjrzał się rozżarzonemu czubkowi papierosa. Od razu spytał mnie, skąd o tym wiem. Powiedziałem, że to tylko plotki, ale czułem, że jest źle. Widzi pan, nikt inny nie miał o tym pojęcia. Poza tym wybrałem fatalny moment, bo zaraz potem odkrył pan, że Janice była prostytutką. Widziałem, że Duncan zastanawia się, skąd o tym wiedziałem.
Nie mogłem ryzykować. Fakt. Nie mógł. Teraz już rozumiem, dlaczego Duncan był taki rozkojarzony, kiedy po raz ostatni widziałem go żywego. Może już coś podejrzewał. Brody nie mógł do tego dopuścić. Nikt nie mógł wiedzieć, że śledzi Strachana od lat, że ma motywy, by go wrobić. Nawet jeśli musiał przy tym zataić, że zamordowano mu córkę. Westchnąłem z żalem. Zawsze wpada się na drobnostkach. Jak choćby na tej przeklętej latarce. Miałem pod kurtką łom, ale Duncan położył ją i się odwrócił. Więc zamiast łomem uderzyłem go latarką. Wzruszył ramionami. Wtedy myślałem, że to wszystko jedno. Wstręt, jaki do niego czułem, jeszcze bardziej posycił mój gniew. Z trudem panowałem nad jednym i drugim. Te pożary miało tylko odwrócić naszą uwagę, tak? Podpalił pan świetlicę i przyczepę nie po to, żeby zatrzeć ślady czy zniszczyć dowody rzeczowe. Chciał pan tylko, żebyśmy tak pomyśleli, żeby śmierć Duncana robiła wrażenie przypadkowej i żeby jednocześnie mógł pan wrobić Strachana, podrzucając tę nakrętkę od karnistra. Urwałem. Kolejny fragment układanki dopasował się do pozostałych. Dlatego Grace zabrakło benzyny. Ściągnął ją pan z baku, żeby mieć czym zniecać pożary. Musiałem skądś ją wziąć. Gdybym wziął od niego, mógłby się czegoś domyślić. Brody oderwał wzrok od horyzontu i spojrzał na mnie. Tak a propos, nie wiedziałem, że jest pan w przychodni. Wysiadł prąd, w środku nie paliło się światło, więc myślałem, że wrócił pan do hotelu. A gdyby wiedział pan, że tam jestem, miałoby to jakieś znaczenie? Strząsnął popiół z papierosa. Chyba nie. Chryste, i ani razu nie pomyślał pan, że może się pan mylić, że coś tu nie gra? A kiedy Strachan zniszczył natajniki na jachcie i upozorował napad na Grace, nie zastanowiło pana, po co miałby to robić, skoro nikogo nie zabił? Być może nikogo stąd. Odparł Brody i po raz pierwszy lekko się zdenerwował. Uznałem, że spanikował, że chce uciec, zanim policja zacznie wszystkich przesłuchiwać. Wolałby raczej, żeby go nie prześwietlali. Ale okazało się, że to nie jego powinni prześwietlić, tylko jego siostrę. Wybrał pan nie tego Strachana. Brody westchnął i znowu spojrzał na horyzont. Otóż to. Cóż za przerażająca ironia, ponieważ próbował wrobić Strachana, jego siostra tak jak wszyscy inni myślała, że na wyspie grasuje morderca. Uwierzyła nawet, że ją napadł. Do tego czym prędzej skorzystała z okazji, zabiła Meg i podpaliła jej zwłoki, żeby wyglądało to tak, jakby zabójca Duncana i Jani znowu odebrał komuś życie. Pełny krąg. Warto było? Spytałem cicho. Naprawdę warto było ich zabijać? Widziałem zarys jego głowy na tle czystego błękitnego nieba. Miał nieprzeniknioną twarz. Niech pan sam na to odpowie. Pan też miał kiedyś córkę. Nie umiałem. Gniew powoli mijał, ustępując miejsce smutkowi i przerażającej świadomości mojego położenia. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, jak bardzo Brody jest ostrożny. Do pałki papierosów chował do kieszeni. Nie pozostawiał po sobie żadnych śladów. Nawet ze zdrową ręką nie miałbym z nim najmniejszych szans. Zabił już dwoje ludzi. Bez wahania zrobiłby to po raz trzeci. Zerknąłem na skraj przepaści. A jednak nie wyjedziesz dzisiaj z runy, pomyślałem odrętwiały. Na horyzoncie ukazał się maleńki punkcik, zbyt nieruchomy jak na ptaka. Stawał się wisieć w powietrzu. Śmigłowiec straży przybrzeżnej. Przyleciał za wcześnie. Ale nadzieja szybko zgasła. Był za daleko. Dzieliło go od nas co najmniej 10-15 minut lotu. Za długo. Brody też go zauważył. Patrzył w tamtym kierunku i wiatr targał mu włosy. Papieros między jego palcami spalił się niemal do końca. Byłem dobrym policjantem. Rzucił obojętnie. Fatalnym mężem i ojcem, ale dobrym policjantem. Zaczynasz po stronie aniołków i nagle stwierdzasz, że stałeś się tym, czego nienawidziłeś. Jak to możliwe? Rozpaczliwie spoglądałem na śmigłowiec. Wciąż był maleńki, prawie się nie powiększał. Z tej odległości nikt z załogi by nas nie dostrzegł. Zacząłem wyjmować rękę z tymblaka, wiedząc, że nic to nie da. I co teraz? Na jego ustach zagościło na małą chwilę coś w rodzaju cierpkiego uśmiechu. Dobre pytanie. Śmierć Janice to był wypadek. To, co stało się z Rebeką, też się jakoś liczy. Brody po raz ostatni zaciągnął się dymem. Zgasił papierosa na podeszwie buta i schował niedopałek do kieszeni. Nie zamierzam iść do więzienia. Ale jeśli ma to jakieś znaczenie, przepraszam. Pogłaskał bez po głowie.
Serce waliło mi jak młotem. Grzeczny pies. Zostań. Cofnąłem się odruchowo, gdy się wyprostował. Wystawił twarz do słońca i zamknął oczy. I zanim zdążyłem zareagować, ruszył biegiem w stronę urwiska. Nie! Krzyknąłem. Moje słowa porwał wiatr. Nie zwalniając, Brody rzucił się w przepaść. Zdawało się, że na chwilę zawisł w powietrzu jak ptak. Potem zniknął. Wciąż patrzyłem w tamto miejsce, ale jego już tam nie było. Była tylko pustka, z której dochodził krzyk mew i łoskot roztrzaskujących się fal.